Witam Państwa bardzo serdecznie na panelu, który jest poświęcony cudzoziemcom i aspektom społecznym związanym właśnie z tą grupą społeczną. Ja nazywam się Mariola Grodnicka, jestem prezesem Agencji Rozwoju Regionu Kutnowskiego i przypadł mi ta przyjemność poprowadzenia tego panelu, głównie dlatego, że od ponad roku zajmuję się sprawami cudzoziemców. Przy Agencji Rozwoju Regionu Kutnowskiego powołaliśmy Centrum Wsparcia Integracji Cudzoziemców. Temat jest mi bardzo bliski, dlatego będę dzisiaj tutaj wspólnie z moimi gośćmi dyskutować na ten temat i mam nadzieję, że to będzie taka dyskusja merytoryczna, która nie dość, że wniesie do Państwa wiedzy jakieś takie smaczki dotyczące jakby działalności grupy cudzoziemców w Polsce, ale także pozostawi pewną refleksję. Pozwolę sobie przywitać moich gości. Na początku pani Dominika Lewandowska, właścicielka Szkoły Języka Polskiego dla Cudzoziemców Akademia Polskiego, ekspert Fundacji Ambitna Polska. Pani Katarzyna Zarzycka, kierownik Biura Obsługi Cudzoziemców w Agencji Zatrudnienia DK Partner. Witam serdecznie. Pan Jakub Mikołajczyk, dyrektor oddziału Łódź Rolling SUS Logistic, członek Rady Logistic, klastra logistycznego. Dzień dobry Państwu. I pan Maciej Grebiennik, dyrektor... Marcin, a ja Maciej przeczytałam, przepraszam. Pan Marcin Grebiennik, dyrektor sprzedaży w Agencji Pracy Tymczasowej Profi Group. Dzień dobry. Bardzo dziękuję, że Państwo przyjęli to zaproszenie i że podjęli się tej dzisiejszej dyskusji na temat właśnie cudzoziemców. Zanim skieruję swoje pytania do każdego z Państwa, pozwolę sobie przytoczyć kilka takich danych statystycznych dotyczących właśnie cudzoziemców w Polsce. Mam dużo kartek, ale nie z wszystkich będę czytać. To są tylko notatki. Według danych ZUS na koniec czerwca 2021 roku w tej instytucji było zarejestrowanych blisko 818 tysięcy obcokrajowców. W tej liczbie około 60% to osoby, które są pracownikami, około 3% to są osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, a pozostałe osoby są objęte innymi formami zatrudnienia. Największą grupę, jak się Państwo domyślają, stanowią obywatele Ukrainy, przy czym mam nadzieję, że również dowiemy się tutaj w trakcie tego panelu, jakie to są inne grupy, które tutaj decydują się u nas przebywać i pracować. Drugą ważną rzeczą, która jakby poniekąd wiąże się właśnie z tą grupą cudzoziemców, jest fakt, że na naszym rynku, rynku polskim, pewnie jak w większości krajów europejskich, będziemy niebawem zmagać się z problemem luki demograficznej i jak wynika między innymi z badań, także tych prowadzonych przez Związek Miast Polskich, do 2050 roku na rynku polskim zabraknie około ponad 10 milionów osób w wieku od 18 do 44 roku życia. Ta liczba mnie trochę poraziła, jak ją zobaczyłam. No i właśnie dziś wspólnie z moimi gośćmi chcielibyśmy poznać pewne doświadczenia, bo to są osoby, które mają do czynienia właśnie z grupą cudzoziemców i chcielibyśmy może na koniec podsumować i zapytać o pewną pracę domową, jaką mamy do wykonania my jako społeczeństwo, my jako pracodawcy i też my jako instytucje współpracujące z tą grupą. Pierwsze moje pytanie do pani Dominiki Lewandowskiej. Pani zajmuje się cudzoziemcami od jak dawna i skąd w ogóle pomysł na utworzenie Szkoły Języka Polskiego? Wiem, że Szkoła Języka Polskiego to nie jest tylko nauka języka polskiego, ale także inne aktywności, które Państwo robicie. Dziękuję bardzo za pytanie. Witam jeszcze raz wszystkich bardzo serdecznie. Może zrobię krótki wstęp, że ja głównie teraz zajmuję się nauką języka polskiego wśród cudzoziemców z Ukrainy, Białorusi i Rosji. Ale moja historia zaczęła się zupełnie inaczej, ponieważ kiedy byłam na pierwszym roku studiów, 7 lat temu, koleżanka po wykładzie
była to dziewczyna, która pochodziła z Chin, zapytała mnie, czy ja mogę pomóc jej w lekcjach, tak? Czy mogę przygotować ją do egzaminów i tak dalej. Pomyślałam sobie, z jednej strony w porządku, i tak muszę nauczyć się tego materiału na egzamin, jakaś praca dorywcza dla studenta, ale zastanawiałam się, dlaczego ona akurat mnie wybrała, przecież były inne osoby na roku i tak dalej. Ale zaczęłyśmy spotykać się, początkowo w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego, na takie korepetycje można powiedzieć. Ja pomagałam jej głównie w notatkach, ale zdobyłam wtedy ogromne doświadczenie, ponieważ ona nie znała języka polskiego. Co prawda była tam na kursie przygotowującym, takim kursie zerowym przed rozpoczęciem studiów na uniwersytecie, ale poziom jej języka polskiego był bardzo podstawowy, można tak powiedzieć, i nie znała języka angielskiego. Także komunikowałyśmy się za pomocą prostych słów. Ja mówiłam bardzo wolno, nie używałam mowy potocznej, żeby ona zrozumiała. Często posługiwałam się jakimiś gestami i tak dalej. Więc tak to się zaczęło. I później pomagałam jej aż do ukończenia studiów licencjackich. Pomagałam jej również w pracy magisterskiej. Można powiedzieć, że zawiązała się pomiędzy nami taka przyjaźń polsko-chińska i tak dalej. I potem stwierdziłam, że kurczę, przecież ja znam język rosyjski, ja mogę uczyć nie tylko osoby z Chin, a przede wszystkim osoby z Białorusi, Ukrainy, Rosji. I postanowiłam, że napiszę takie ogłoszenie, wystawię to ogłoszenie na Oliksie, wystawię na różnych grupach Ukraińcy w Łodzi i tak dalej. I naprawdę zaczęli dzwonić klienci, to był jeden uczeń za drugim i tak dalej, i tak dalej. Tak jak powiedziałam, początkowo spotykaliśmy się w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego. Ja też jeździłam do tych uczniów do domu. I w pewnym momencie ich było coraz więcej. To też wymagało ode mnie oczywiście przygotowania do tych zajęć, nie tylko pod kątem języka polskiego, ale również takiego, oni wymagali ode mnie takiej przyjaznej atmosfery, otwarcia się, tak? Uśmiechu często, wysłuchania jakichś ich problemów i tak dalej. I tych uczniów było naprawdę bardzo, bardzo dużo. Początkowo były to zajęcia stacjonarne. Pracowałam też w szkołach językowych, gdzie tam organizowaliśmy różne spotkania dotyczące polskich świąt i tradycji, jak napisać CV w porozumieniu z konsulatem honorowym Ukrainy w Łodzi. I tak jak powiedziałam, tych uczniów było coraz więcej i w pewnym momencie ja zdałam sobie sprawę, że ja wszystkich Ukraińców, którzy mieszkają w Łodzi, nie jestem w stanie nauczyć języka polskiego. Dlatego zdecydowałam się na otwarcie szkoły i też sytuacja pandemiczna wpłynęła na to, że z tych lekcji w formie stacjonarnej przeszliśmy do zajęć w formie online, co było strzałem w dziesiątkę, można powiedzieć, ponieważ bardzo dużo cudzoziemców z Ukrainy, Białorusi, Rosji i innych krajów myśli o przyjeździe do Polski i już będąc w swoim kraju ojczystym przygotowują się do tego przyjazdu. Tak jak już wcześniej wspominałam, jest bardzo dużo lekarzy z Białorusi, którzy zdają sobie sprawę, że polski medyczny to nie jest coś prostego, oni nie nauczą się w tydzień polskiego medycznego, tylko to wymaga od nich przygotowania, przynajmniej rok muszą przygotowywać się do egzaminu lekarskiego i wcześniej myślą o tej nauce języka polskiego. Czyli to nie są tylko tacy pracownicy, którzy szukają prostych prac, ale bardziej specjalizują się, przygotowują się do tego w taki metodyczny sposób, tak? Tak. A proszę mi powiedzieć, z tej informacji, którą nam pani tutaj udzieliła, około 10 lektorów zatrudnia pani w tej chwili. A jaka jest skala ilości tych osób? Ja oczywiście funkcjonuję już od 7 lat, można powiedzieć, ale szkoła funkcjonuje ponad rok i do tej pory mieliśmy około 200 uczniów przez te półtora roku, tak można powiedzieć. A jeszcze zapytam o ten, wspominała pani też o tym aspekcie takim integracyjnym, tak, wspólnie z ambasadą, czyli tutaj jest duża potrzeba takiej integracji również tego środowiska i nie tylko nauka jest tutaj istotna i ważna, ale również te aspekty takie integracji może trochę nawet kulturowej. Tak, dokładnie tak. O tym rozmawialiśmy również przed spotkaniem, że ja będę głównie mówiła o osobach z Ukrainy, tak, bo ten temat jest mi bliski. Te osoby integrują się w Łodzi, ale integrują się między sobą, co dla nich niestety nie jest korzystne, ponieważ wsiąkają w środowisko rosyjskojęzyczne
ich polski wtedy nie polepsza się, tak? Cały czas mówią w języku rosyjskim albo ukraińskim. I tutaj właśnie potrzeba pomocy ze strony, nie wiem, samorządu, organizowania różnych spotkań, żeby oni też wiedzieli, jakie mają korzyści tutaj w Polsce, tak? Jakie korzyści daje im szkoła policjalna, tak? Oni też przygotowują się do różnych egzaminów wspólnie z nami, na przykład do egzaminu na kartę Polaka, czy na stały pobyt, czy również przy kursy, tak? Przygotowanie, tak, do kursów kwalifikacyjnych, tak, również, tak? A czy to jest tylko grupa pracowników, czy również są rodziny? Jak najbardziej są rodziny. Zaczyna się od tego, że ja uczę mamę, tatę, później przyjeżdża dziecko i najczęściej to dziecko jest na Ukrainie albo Białorusi i właśnie przygotowuje się do przyjazdu do Polski. Tak. No dobrze, to zostawmy na razie naukę języka polskiego. Przejdźmy do jakby kolejnego takiego, powiedzmy, etapu procesu, który się odbywa, czyli o rekrutację, zatrudnienie. I tutaj pytam moje pytanie do pani Katarzyny. Proszę powiedzieć, bo mówiliśmy o Ukrainie, wiem, że ta grupa jest najbardziej taka dominująca. Rozmawiałyśmy trochę w trakcie naszych tych rozmów telefonicznych przygotowujących się do panelu o tych statystykach. Jak to wygląda, Ukraina, a jakie jeszcze grupy są tutaj w Polsce i jak województwo łódzkie w ogóle wygląda na tle tej grupy? Przytoczyć statystyki dotyczące już osób, które zalegalizowały na dłużej swój pobyt w Polsce i w województwie łódzkim. Oczywiście przeważającą grupą jest Ukraina, to jest ponad 90%. Natomiast na drugim miejscu już jest Gruzja, tak? Potem Uzbekistan, wszystkie kraje też ościenne, czyli Mołdawia. Białoruś pojawiła się w tym roku bardzo licznie, ale są też kraje Dalekiego Wschodu. Czyli... Mówiliśmy tutaj o Nepalu. Indie, Nepal, Bangladesz, czyli... ale to są w porównaniu do grupy ukraińskiej, to są naprawdę szczątkowe ilości. No dobrze, to proszę nam chwilę powiedzieć i wprowadzić jakby w temat, jak odbywa się jakby proces nawiązywania współpracy zarówno z cudzoziemcami, jak i z pracodawcami, którzy mają takie, takie potrzeby. Mogę powiedzieć na przykładzie agencji Deka Partner, która po to, by efektywnie rekrutować większość ukraińską, która u nas pracuje, otworzyła biura na Ukrainie. W każdym kraju, gdzie wiążemy większe perspektywy z daną nacją, staramy się otwierać swoje własne biura rekrutacyjne. I to jest Kazachstan, teraz Indie. I myślę, że w niedalekiej przyszłości jeszcze może inny kraj. Natomiast proces rekrutacji, ponieważ mamy wymagających klientów, musi być dobry w kontekście sprawdzenia możliwości nauczenia się takiej osoby pracy w miarę szybkim tempie tutaj w Polsce. Nacje, które wolniej przyswajają pewne umiejętności, tak? Jeżeli mówimy o logistyce, to tutaj mówimy w większości o pracach prostych w magazynie, czyli praca ze skanerem, kompletacja i kraje azjatyckie, tak, czyli Indie, Nepal, wolniej dochodzą jakby do umiejętności, dlatego postanowiliśmy szkolić ich tam jeszcze na miejscu. Czyli tam macie swoje przedstawicielstwa, tak, tam rekrutujecie osoby, w Polsce szukacie pracodawców, tak, poprzez pewnie ogłoszenia, jakąś współpracę wieloletnią. Tak, mamy wieloletnich klientów. W ten sposób państwo tutaj jakby kojarzycie te dwie strony. Tak. I też zajmujecie się całą kwestią jakby proceduralną związaną, tak, z przygotowaniem. Oczywiście, każdy pracodawca musimy zalegalizować pracę cudzoziemca, zanim przystąpi do pracy. Pomagamy również w legalizacji pobytu, tak? To, z czym cudzoziemcy w Polsce mają największy problem, to jest też jeden z głównych powodów, dlaczego ludzie, którzy chcieliby może zamieszkać w Polsce, nie robią tego, ponieważ mają problem, ale to już mówię o całości grupy ukraińskiej czy innych nacji, tak? No
dobrze, to zapytajmy teraz pana Marcina, żeby mnie przekręciła znowu imienie, o doświadczenia, bo państwo prowadzicie no, bardzo podobny rodzaj działalności. Państwo jako firma na swojej stronie internetowej piszecie o projektach, obsłudze dużych projektów, dużych firm logistycznych. Jakie są państwa doświadczenia w tym zakresie? I jakie są potrzeby rynku w tej chwili, jeżeli chodzi właśnie o kwestie logistykę? Jaka to jest struktura, może źle powiedziane, jaki to jest rodzaj pracowników właśnie też, jeżeli chodzi o tą branżę? Dokładnie, jako dyrektor sprzedaży w Profit Group, agencji pracy tymczasowej, jak mam codzienny kontakt z klientami, dla których staramy się dostarczyć pracowników. W naszym przypadku, bo to jakby różne agencje jakby znajdują sobie pewne nisze. To jest w ogóle temat rzeka. Pewnie nam nie starczy czasu tutaj na omówienie tych wszystkich kwestii. Natomiast rzeczywiście no można stwierdzić, że w ostatnich latach w Polsce stworzyła się taka sytuacja, że zarówno firmy logistyczne, jak i firmy produkcyjne cierpią na brak ludzi do pracy, co oznacza, że powiedzmy potencjalni pracownicy z Polski nie są zainteresowani wykonywaniem danej pracy i te luki jakby się w ostatnich latach wypełniają poprzez pracowników z różnych państw, tak jak tutaj pani, czy tam wcześniej rozmawialiśmy, najwięcej tych pracowników do tej pory było z Ukrainy, chociaż też struktura jakby innych pracowników, znaczy z innych państw się zwiększa. Dlaczego Ukraina? No bo dlatego, że jakby mentalnie, kulturowo, językowo jesteśmy zbliżeni i łatwo jest jakby potencjalnemu klientowi, czy też pracodawcy, użytkownikowi dostosować jakby do swoich potrzeb takich pracowników. I tak jak powiedziałem, no są duże potrzeby. My jako agencja staramy się te potrzeby spełniać i jakby klienci, czyli firmy logistyczne, firmy przemysłowe czasami we własnym samym zakresie tych pracowników sobie szukają, jeżeli mają no, wyspecjalizowane procesy jakby rekrutacyjne. Natomiast no, dużo i zatrudniają wtedy tych pracowników na tak zwane swoje payrolle, czyli oferując im powiedzmy umowę o pracę tymczasową, tudzież etaty, jeżeli to są już pracownicy, którzy są osadzeni jakoś tam w Polsce. Czyli rozumiem, że jeżeli to jest są pracownicy zatrudnieni, tacy pracownicy, którzy przyjeżdżają, ta, jakby ta grupa, ta, która przyjeżdża na szybko, to częściej właśnie są zatrudnieni w ramach... Tak, bo jakby tu trzeba rozróżnić jakby dwie kwestie pracowników. Jedni to są pracownicy, którzy, tak jak tutaj koleżanka wspominała, uczą się polskiego, chcą, nie wiem, dojeżdżają do rodziny, czy w ogóle jakby wiążą swoje dalsze życie zawodowe, czy też prywatne, na przykład z Polską i chcą tutaj na stałe zaistnieć. Natomiast no, jest duża część też pracowników, którzy przyjeżdżają tutaj na dłuższy lub krótszy okres czasu. Tacy pracownicy są przez naszych klientów wykorzystywani. Są projekty, które trwają jakby, no nie wiem, są całoroczne i wtedy powiedzmy tych pracowników... Zatrudniani, nie wykorzystywani. Przepraszam, tak. Zatrudniani jak najbardziej. Więc są projekty właśnie całoroczne, gdzie są zatrudniani na dłużej. Są też potrzeby danych klientów czy też pracodawców na krótsze okresy, jakby żeby mieć pracowników na okresowe piki. Na przykład przykładem takiej firmy jest firma, którą znam, gdzie obsługuje flotę leasingowanych samochodów i tam są dwa piki, tak? Jak zmieniamy opony z zimowych na letnie, z letnich na zimowych i wtedy jest dużo pracowników potrzebnych, ten pik mija i powiedzmy się tam ogranicza to zatrudnienie. A zapytam jeszcze tutaj państwa, czy wy, bo jakby mówiłam o tej statystyce na początku, tym 30-procentowym wzroście ilości osób, które są cudzoziemców w Polsce, czy to jest rzeczywiście było odczuwalne w tym roku? Tak, jak
najbardziej to jeżeli się odniesiemy do statystyk ZUS-owskich. Przytoczyła Pani 800 tysięcy w czerwcu, a na koniec sierpnia to już było 800, prawie 70 tysięcy. Właśnie. Jest różnica. Jasne. To teraz jakby na końcu tego całego procesu jest pracodawca. I teraz tutaj moje pytanie kieruję do firmy logistycznej, tak, która ma swoje potrzeby, ma konkretne oczekiwania. No i pytanie, w jakim zakresie mogłaby, chciałaby i jaką ma filozofię zatrudniania osób, właśnie cudzoziemców u siebie w firmie? My jesteśmy firmą polską, wszystko powiem, Rolexus to jest 100% firma polska, mimo że brzmimy bardzo niemiecko, ale to ma swoje korzenie w historii. Natomiast ja sprawdziłem sobie przed spotkaniem w zeszłym tygodniu, jakie mamy statystyki zatrudnienia osób z zagranicy, naprawdę ze wschodu, bo takie pytanie zadałem do naszego działu kadr. No i też byłem zaskoczony, 1%. Więc bardzo niewielka grupa osób. Ja prowadzę magazyn zarówno tutaj w Łodzi, jak i w Piotrkowie Trybunalskim. A ile państwo zatrudniacie w ogóle osób? 1765 z ostatniego folderu, tak powiem, z pamięci. Okay. Natomiast to bardzo mało. I do niedawna ja w Łodzi, w Piotrkowie Trybunalskim nie mam żadnego pracownika ze wschodu. Z różnych względów, o których mam nadzieję jeszcze będziemy mieli możliwość podyskutować. Natomiast w tym roku faktycznie u mnie też się pojawiło chyba dwóch pracowników i to z jednej z agencji, którą tutaj mamy, zaczęliśmy współpracować. Wiąże się to też z tym, że odnotowaliśmy rok do roku gigantyczny wzrost, bo chyba bodajże 20% wolumenu i obrotu, więc odpowiedź na szybko rosnące potrzeby rynku. Państwo jesteście finalnym odbiorcą pralek, lodówek, wszystkiego, co przewozimy. Branża logistyczna przeżywa teraz naprawdę duże wzrosty. Duże wzrosty e-commerce napędza nam bardzo duże obroty, przewozy. Ja nie podałem w tych statystykach kierowców, którzy nie są jakby bezpośrednio przez nas zatrudniani, nie są naszymi pracownikami, tylko partnery, to są firmy współpracujące. Być może tam jest większy odsetek. Natomiast bezpośrednio w Łodzi, tak jak wspomniałem, miałem teraz dwie osoby, czego wcześniej nie było. I to wywołał ewidentnie szybki wzrost i odpowiedź na szybko rosnące oczekiwania i tak naprawdę przerób, którym widzimy na magazynach. Więc nie jestem przykładem jakiegoś tutaj otwarcia szerokiego, aczkolwiek się to zmienia. Zmieniło w tym roku i widzę w tym dodatkowe korzyści we współpracy z ludźmi z zagranicy, z Ukrainy. Ponieważ no jeżeli taką mamy liczbę osób w Polsce, która już mieszka, no to liczę też na to, że chcą tu być na dłużej. A dla mnie jest to kluczowe. Czy porównując jakby te liczby tak do ilości osób, które są tutaj i tej luki demograficznej, która się zbliża, to myślę, że dla firm takich jak pana będzie to po prostu konieczność, prawda? Natomiast zadziwiające jest to, bo znam firmy, które zatrudniają z branży logistycznej, które zatrudniają na przykład 2000 pracowników i 1000 osób to są osoby, które no, są pochodzenia, czy są cudzoziemcami, tak? Tak, ja mam nadzieję, że w trakcie dyskusji będę mógł powiedzieć, dlaczego, skąd to wynika. Ale to proszę powiedzieć, to jakby potem... To może przejdziemy płynnie, tak? Tak. Stawiam przede wszystkim na długoletnią współpracę. Nawet pracownicy magazynowi, którzy u nas pracują, są po kilkanaście lat. Od momentu, kiedy firma miała naprawdę niewiele przewozów, kilkanaście lat temu, do tej pory ci ludzie pracują u nas. Czyli to jest stabilność zatrudnienia, którą dajemy. Pewne zaufanie, my bardzo stawiamy na ludzi, na ich rozwój. Jakby człowiek w Rolexus Logistics jest na miejscu pierwszym. Czyli nawet mówiąc sobie o podwyżkach, wszyscy pracodawcy się boją, my nie mówimy podwyżki, mówimy inwestowanie w ludzi. To jest to samo, tylko jest zupełnie inna filozofia. Nasz prezes stawia na ludzi, mamy nawet galę pracownika roku. Czyli pracownicy na siebie głosują, kto się jest w danej kategorii, a mamy dwie, rozwój i współpraca, najlepiej się wyróżnia co kwartał. Krótko mówiąc, inwestujemy w ludzi. Kto wygrywa w ciągu roku, dostaje nagrodę i to nie tylko jakąś słabą, tylko naprawdę pieniężną i kończy się to ogromną galą, fetą, gdzie przyjeżdża prezes i wręcza nagrody. I oczywiście jesteśmy ewenementem w skali też kraju, bo nie wszystkie oddziały tak mają,
ale ta inwestycja w ludzi to jest dla mnie klucz. Czyli tworzycie takie przyjazne, dobre środowisko do tego, żeby w tym zespole być, ale żeby związać się z tym zespołem na dłużej, tak? Żeby to nie były tylko takie krótkie strzały, mówiąc brzydko, tylko żeby to była wieloletnia współpraca. To o tych przyczynach też związanych, dlaczego tak się dzieje, to zapytam później o tych problemach. A teraz wrócimy jeszcze do... tutaj do pani Dominiki. Chciałabym zapytać o tą ciekawą rzecz, która jakby wypłynęła nam tutaj, że są firmy, które mają filozofię takiego, jakby takiej społecznej polityki w stosunku do też do grupy cudzoziemców. Pani współpracuje z taką fundacją, tak, Ambitna Polska, i państwo tam pracujecie nad takim bardzo ciekawym projektem. Czy ja bym mogła poprosić o zdradzenie, co to za projekt i czemu on będzie służył w przyszłości? Dobrze, to może w ramach wstępu ja powiem, że obecnie cudzoziemcy mogą zdawać egzamin państwowy z języka polskiego na poziomie B1, B2, C1, między innymi B1 zdają po to, żeby otrzymać kartę rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej. I niestety ten egzamin jest troszeczkę, jak to kolega zawsze mówi, przestarzały i bardzo trudny. Myślę, że nawet Polak nie byłby w stanie zdać na 100% tego egzaminu. Dlatego pracujemy nad takimi standardami, jednolitymi standardami nauki języka polskiego pod hasłem praktyczny polski, czyli żeby ten polski był oczywiście dostosowany do potrzeb ucznia, tak? Inne wymagania ma lekarz z Białorusi, który chce przyjechać do Polski, a inne kosmetyczka czy fryzjerka, która już mieszka w Polsce, ale żeby ten polski był też praktyczny, czyli pomagał tym ludziom komunikować się właśnie w pracy, ale w życiu codziennym też, kiedy idą na pocztę, do lekarza, do banku, do urzędu i tak dalej. Dlatego pracujemy nad wypracowaniem tych standardów. Ja rozumiem, że to będą standardy, które będą przyjmowane przez różne ośrodki na terenie Polski. Taki jest plan. Tak, taki jest plan. I cudzoziemcy będą mogli go zdawać i wtedy jakby już powstaje pewna struktura, której no jakby widać, że brakuje nam. I mam nadzieję, że to będzie jeden z wniosków, który gdzieś tam się na końcu naszej dyskusji pojawi. To teraz jeszcze moje pytanie tutaj do państwa, którzy zajmują się rekrutacją, współpracą z pracownikami. Proszę powiedzieć, co, tutaj do pani Katarzyny pytanie, co w tej współpracy z cudzoziemcami, jakby w tej obsłudze, mówiąc brzydko, ale no takiej obsłudze powiedzmy formalnej, sprawia państwu najwięcej trudności? Jakie tutaj pojawiają się trudne tematy, które często gdzieś tam blokują? No i też jakby moje też taka podpowiedź, czy ta nowelizacja ustawy, która jest planowana, w tej chwili pracuje rząd, w jaki sposób państwu pomoże? Na pewno nam pomoże. Za nami są bardzo ciężkie 2 lata, tak? To możemy już powiedzieć, że 2020 szaleństwo oraz 2021 nie mniejsze. Zostaliśmy wszyscy postawieni w tak nietypowej sytuacji ze względu na pandemię, że nikt nie wyobrażał sobie tego, co się zadzieje, tak? Legislacja nie nadążyła za życiem, jak zwykle zresztą, ale natomiast urzędy, które jakby ich rolą jest legalizacja pracy, legalizacja pobytu cudzoziemców w Polsce, niewątpliwie miały bardzo ciężki okres i nadal mają. Mają to również pracodawcy. Na szczęście szereg ustaw covidowych umożliwiło kontynuację pracy tym, których pandemia została w Polsce, którzy dojechali w późniejszym czasie. Chciałam z takich ciekawych rzeczy powiedzieć, w marcu 2020 roku, nie wiem, czy pan podzieli tą opinię, u nas na kilka tysięcy osób, które pracują, bardzo dużo osób po prostu postanowiło z dnia na dzień wyjechać. Mieliśmy naprawdę duży problem, natomiast w lipcu zaczęli wracać. Wróciło 2 razy więcej.
No tak, jeżeli tytułem tak. jeszcze uzupełnienia pani wypowiedzi, rzeczywiście, no, oczywiście potwierdzam, że zeszły rok był no, tragiczny i chyba jako no, pierwszy raz coś takiego się stało, nikt nie mógł przewidzieć i jakby z tego, co ja identyfikuję, no to to, co pani była łaskawa wspomnieć, po prostu w momencie lockdownu, no przede wszystkim sami pracownicy, no, wyjeżdżali, wracali do domów, bo sytuacja była niepewna, a dwa, jeszcze to było spotęgowane tym, że no po prostu gospodarka gdzieś tam zamierała i też na przykład firmy logistyczne i każda inna no, też się zamykały z różnych powodów, tak, braku popytu na towary, lockdownu i tak dalej. Natomiast chciałbym jeszcze tylko być może tutaj, nie wiem, dla naszych słuchaczy, tych, co są na sali, tudzież którzy nas oglądają, taką być może dla nas tutaj to jest oczywista sprawa, a nie do końca dla pozostałych osób tutaj zebranych i oglądających, że Agencja Pracy Tymczasowa też jest tak naprawdę pracodawcą dla wielu pracowników, bo my tak naprawdę tych ludzi zatrudniamy, jesteśmy odpowiedzialni za ten proces. Opiekujemy się nimi. No właśnie, może państwo tutaj... Opiekujemy się nimi i jakby no, często w rozmowach z klientami ja słyszę takie, takie zdanie, że jakby oczekuję pełnego produktu, tak? Który jest przygotowany do pracy. Przepraszam, że ja to tak może jakaś dehumanizacja z mojej strony, natomiast no, no, tak jest, jak to mówią, real life, tak? Czyli, czyli jednym słowem państwo bierzecie na siebie po prostu bardzo, bardzo dużą odpowiedzialność jakby w tym procesie. Dokładnie, tak? Bo oprócz tego, że jakby wszelkie sprawy formalne związane z pracą, z pobytem załatwiamy, też jesteśmy odpowiedzialni za to, że żeby ci pracownicy mieli gdzie mieszkać, no bo to nie są pracownicy, którzy gdzieś tutaj, tak jak wspominałem na początku mojej wypowiedzi, jest część tych pracowników, co wiąże tą karierę tutaj z Polską na przykład, a część jest tylko, żeby przyjechać na, nie wiem, parę tygodni czy parę miesięcy, zarobić i wrócić do, jednak do swojego domu czy do swoich rodzin. I w takich właśnie przypadkach, a takich przypadków jest bardzo dużo, jeśli chodzi o z kolei potrzeby pracodawców, tylko właśnie ja mam zawsze kłopot, bo tak naprawdę, tak jak pan Jakub tutaj jest z Rolling Sus, to tak naprawdę my jesteśmy pracodawcą, a pan Jakub jest pracodawcą użytkownikiem, tudzież naszym klientem. Ja wiem, że to być może skomplikowane, ale żeby to jakby była jasność, tak? I dlatego na nas właśnie jakby spoczywa ta odpowiedzialność, bo my jesteśmy pracodawcą i jakby oferujemy do pracy w ramach, nie wiem, leasingu czy outsourcingu tych pracowników naszym klientom. A ta ustawa, która wchodzi, nowelizacja tej ustawy, to jeszcze o to chciałam dopytać, bo to chyba dość istotna rzecz dla państwa. To ma ułatwić zdecydowanie pracodawcom oraz przede wszystkim cudzoziemcom, bo nowelizacja, nie wiemy jeszcze w jakim kształcie ostatecznie do nas spłynie, natomiast ma zdecydowanie uprościć proces uzyskiwania pobytu czasowego. Ma skrócić ten proces, który no, w tym momencie na przykład w województwie łódzkim może zdecydowanie trwać ponad rok. Założenia są bardzo ambitne, 60 dni. Miejmy nadzieję, że tak się to zadzieje. Ma być również ukłon w stronę pracodawców, a mianowicie podstawowy dokument legalizujący pracę naszych najliczniej obecnych tutaj cudzoziemców, czyli Ukraina, Białoruś, Mołdawia, 6 krajów, tak, pracujących na podstawie uproszczonych pozwoleń na pracę, czyli tak zwanych oświadczeń, będzie mogła to robić nieprzerwanie przez 24 miesiące. Dla porównania teraz to jest 6 miesięcy w ciągu 12 kolejnych. Także tego typu usprawnienia czy ułatwienia są planowane.
plan jest bardzo ambitny. Mamy koniec października, ustawa ma wejść w życie w styczniu. Zobaczymy. Pytanie, czy będziemy mieli co robić, skoro te ułatwienia być może spowodują, że jakby docelowi klienci, czyli przyszli pracodawcy, przejmą naszą rolę. Myślę, że jeszcze przez długi czas będzie chyba jeszcze co robić. No, zapraszaliśmy Urząd Wojewódzki do tego naszego panelu, co do tych długości, tych procedur, które się wydłużają, ale no niestety nie udało się i nie ma tutaj nikogo z nami. Natomiast jakby przechodząc tak płynnie od państwa pracy i teraz wracając znów do pracodawcy, czyli firmy logistycznej. Mówił pan o tej filozofii, czyli małej ilości osób, cudzoziemców, którzy są u państwa zatrudnieni, bo stawiacie państwo na jakby tą takie przywiązanie w długim okresie. Z czego to wynika? Bo pewnie jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to też trochę chodzi o pieniądze. Oczywiście, że tak. Rekrutacja pracownika bardzo dużo kosztuje. Załóżmy sobie taką sytuację, że w poniedziałek nie przychodzi nam jedna osoba, dwie. Na zmianie jest 6 osób. To znaczy, że nie mamy 1/3 obsady. Jeżeli państwo macie, albo jeżeli nie, to właśnie to jest moment, to może to obrazuje, jak wygląda proces. W nocy przyjeżdża bardzo dużo towaru do naszych magazynów przeładunkowych. Czyli mówimy o typowej sieci drobnicowej. Ten towar jest rozstawiany na strefy i od 6, 5 rano ładowany na ciężarówki, które dowożą też często do państwa, czy też busy i wnoszą nasi kierowcy towar. Wracając, zabierają towar i znowu na tym samym magazynie rozładowują i ustawiają na auta liniowe, które znowu w nocy wywożą towar. I to jest element naczyń połączonych. To trwa non-stop, to się nie może zatrzymać. Załóżmy, że 30% obsady nie przychodzi. Towar już jest opóźniony na wywozie, to oznacza, że całej nie wyjedzie, to oznacza, że nie zostanie zebrane tyle, to znaczy, że towar wróci, a kolejny już jedzie. Taka fala, która się napędza, powoduje, że nawet gdy się zwrócę do agencji pracy tymczasowej, to już jest wtorek. No to ja już mam do piątku tak naprawdę duży problem. A zależy nam na tym, jak każdemu z nas odbiorcy, bo ja też przecież kupuję sprzęty na przykład AGD, no, planujemy sobie zakup i chcielibyśmy, żeby to było jutro. Więc opóźnienia takie wywołują bardzo dużo komplikacji, więc zależy nam na tym, żeby to byli pracownicy przywiązani, żeby czuli, po co to robimy, żeby utożsamiali się z naszą firmą, bo pracownik, który pracuje długo, on zna procesy, często działa automatycznie, natomiast każda nowa osoba wymaga przyuczenia, robi błędy, uszkodzenia na magazynie, obchodzimy się z łapami lub przeładowujemy ręcznie towar. To są gigantyczne koszty zmiany pracownika. Więc naciskamy na to, żeby pracownicy byli z nami bardzo, bardzo długo. I nagradzamy ich za to, jak tylko możemy. I nie tylko w sposób finansowy, ale w sposób właśnie taki integracyjny, tworząc takie gale. Czy też w zeszłym, 2 lata temu zamawiałem food trucki nawet, żeby tylko urozmaicić ten czas w pracy. Tak? Mam drużynę siatkową, którą w Łodzi prowadzimy w amatorskiej lidze siatkówki. Też jedna osoba z Ukrainy nas grała przez moment. Także tych takich rzeczy zachęcających, utożsamiających się z firmą robimy, przynajmniej w Łodzi, bardzo, bardzo dużo po to, żeby właśnie ci ludzie się czuli dobrze, bo problemy w logistyce będą w każdej takie same. Pytanie jest, jak do tego podejdziemy, z kim i jak to rozwiążemy. Okay. Ale rozumiem, że to również dotyczy pracowników zatrudnianych przez agencję pracy. Tak, jak najbardziej, bo no, trudno, żebyśmy kogoś nie zaprosili. To stworzy naprawdę złe tarcia. Zależy mi naprawdę na tym, żeby ludzie przychodzili, mieli czas na to, żeby porozmawiać, bo w pracy spędzamy 30% czasu, 30% kolejne śpimy. No, to nie ma tego dużo na prywatne rzeczy. No tak, ale mówimy o takich zachętach jakby doraźnych, ale żeby przyjechać tutaj, chcieć pracować, stworzyć rodzinę, no to trzeba jakby, no, jakby takiej, powiedzmy, większej opieki, tak? Bo pracownik, który na przykład przyjeżdża na dłużej i tutaj wiąże się z państwa firmą, być może zechce, jeżeli będzie miał jakieś wsparcie w zakresie na przykład organizacji mieszkania,
czy w ogóle pobytu, być może zechce sprowadzić rodzinę i też czy tutaj jakieś dobre praktyki są w tym zakresie? Czy u Państwa, czy Pan może po prostu zna takie firmy? Znaczy, ja mam akurat taki przykład, mam taką ekipę do typowych prac ręcznych i ludzie tam są, jak każdy z nas ma różne problemy, tak naprawdę o to, jak zadbamy o pracownika później, czy jak się z nimi, w czym możemy pomóc, to powiem szczerze, jest kwestią indywidualną często zespołu i menadżera, który prowadzi, bo jako firma no, nie mógłbym faworyzować danych osób, że robię coś więcej dla na przykład osób ze wschodu niż dla innych. No to już by też było niepożądane przez pozostałych pracowników, więc ograniczenia są, ale jeżeli tylko wiem, że taka osoba chce sprowadzić tutaj sobie rodzinę, dzieci, no to ile będę mógł, to oczywiście będę się w to angażował. Natomiast jak ja bym wyjechał, to pewnie bym oczekiwał, że będzie żłobek, przedszkole, że osoba, z którą bym sprowadził, to będzie miała gdzie pracować. Jak w ogóle będzie mogła się zasymilować, bo jednak ten czas po pracy, czy też rodzina, żyje w innym trybie niż tylko firma, więc liczy się ta otoczka. Mówimy o Łodzi, mówimy o zapleczu socjalnym, mówimy o szkolnictwie, właśnie o języku obcym, czyli dzieci mają możliwość kształcenia się w języku w kraju, w którym są, więc tych potrzeb socjalnych jest dużo, dużo więcej. No i ja mam gdzieś pewne ograniczenia. Ja mogę tylko potwierdzić słowa pana Jakuba, bo znam wiele przypadków, gdzie ci pracownicy, którzy mieli tylko przyjechać na parę tygodni czy parę miesięcy, potem, jeżeli się wyróżniają, tak, spełniają ponad jakieś takie standardowe oczekiwania klienta, tak, bo my jesteśmy najpierw pracodawcą, to często jest tak, że potem ci pracownicy po jakimś tam okresie czasu pracy stają się już pracownikami naszych klientów i wtedy właśnie jakby jest ta taka większa asymilacja. No i tutaj rzeczywiście no, ten pracownik jest przekazywany już do naszego klienta i tam właśnie już sobie pracuje. No i trafiają potem do takich ośrodków jak ten, który jest prowadzony przy naszej agencji, czyli do takiego Centrum Wsparcia Integracji Cudzoziemców, gdzie pomagamy im organizować ten czas wolny, organizujemy korepetycje dla młodzieży, no bo to są takie rzeczy, które są potrzebne, ale być może warto byłoby tutaj pokusić się o jakieś rozwiązania systemowe. No więc takie teraz podsumowujące jakby naszą dyskusję i te informacje, które zostały tutaj przekazane, pytanie. Nie chcę powiedzieć, że problem, ale wyzwanie związane z zagospodarowaniem i asymilacją cudzoziemców to jest rzecz, która jakby się dzieje. To już nie stajemy przed tym problemem, że to się zdarzy. To się dzieje, to wiemy. I mamy pewną pracę domową do wykonania, bo jakby tutaj z tych Państwa wypowiedzi wynika, że trochę brakuje jakby takich właśnie systemowych rozwiązań. Jakie są Państwa rekomendacje w tym zakresie? Co Państwa zdaniem warto byłoby zrobić, żeby jakby pomóc w tym procesie asymilacji, zagospodarowania tych osób na rynku polskim, po to, żeby też w przyszłości tą lukę pokoleniową, czy tą lukę demograficzną w jakiś sposób wypełnić, żeby te osoby, które tutaj przyjeżdżają, często tak jak my wiemy, chociażby z naszego doświadczenia, to są osoby z pochodzeniem polskim, więc one chcą tutaj mieszkać, uczyć się, pracować. Więc co z Państwa jakby podwórka warto byłoby, jakie działania Państwo byście rekomendowali na przyszłe lata, żeby móc jakby ten proces, żeby ten proces przebiegał tak dobrze dla obu stron, tak? Pani Dominiko, może zacznę, tak? Dobrze. Wydaje mi się, że pracodawcy powinni inwestować w naukę języka polskiego, tak? Czyli organizować różne kursy przy zakładach pracy, bo jeżeli obcokrajowcy znają język, czują się jak w domu, tak? Mogą wyjść, nie wstydzą się wtedy, czyli jak najwięcej nauki języka polskiego, jak najwięcej spotkań integracyjnych, może
trzeba tutaj aktywizować różne instytucje, tak jak konsulaty, jakieś ambasady i inne organizacje, to na pewno i jak najwięcej integracji z Polakami, właśnie kluby dyskusyjne polsko, jakieś ukraińskie wymiany i przede wszystkim jeszcze należy znowelizować certyfikat języka polskiego. Naturalnie. Czyli nie stawiamy na integrację samej grupy, tylko na wymianę kulturową, co jest niezwykle ważne pomiędzy różnymi grupami, które tutaj się znajdują, cudzoziemców, tak? Bo my mówimy, skoncentrowaliśmy się na Ukrainie, ale te kultury są bardzo różne i ja też wiem z doświadczenia, że nawet w firmach czasem pojawiają się problemy z nieznajomości kultury. Policja też nam o tym czasem mówi. Ale z drugiej strony, jeżeli mogę coś dodać, bo tak mi wpadło teraz do głowy. No to proszę w takim razie to słowo podsumowania i już tak płynnie. Aha, bo już czas jest, tak? Nie, bo chciałem tylko powiedzieć, że z drugiej strony jakby obserwując współpracę z klientami widzimy, że też klienci z drugiej strony, znaczy klienci, tak, czy, którzy zatrudniają, czy tam jakby biorą do pracy pracowników, których oferujemy, też się dostosowują do tych pracowników ze wschodu, bo na przykład, nie wiem, oprogramowanie skanerów jest w języku ukraińskim, więc jakby tutaj w dwie strony to działa. Czyli z takich rzeczy, które warto byłoby rekomendować dla pracodawców, tak, to też to przystosowanie tego środowiska pracy dość mocno do wymogów. Ja myślę, że to będzie konieczność w pewnym czasie, bo znam firmy, które są zainteresowane zatrudnieniem dużej grupy cudzoziemców, ale ze względu na pewne obostrzenia wynikające chociażby z branży nie mogą, bo musieliby wtedy we wszystkich językach wprowadzić procedury. Na przykład w branży medycznej jest to dość skomplikowane. Czyli ta rekomendacja. Czy coś jeszcze z pana strony? Czy może tutaj pani Katarzyna? Ja tak, powiem kilka słów. Dotarłam do takich ciekawych statystyk, co powstrzymuje cudzoziemców, Ukraińców. Badanie zrobiono na próbie kilkuset osób przed osiedleniem się na stałe w Polsce, tak? I to, do czego im najbardziej do szczęścia potrzeba, to są wyższe zarobki. Na drugim miejscu było uproszczenie procedur legislacyjnych, z czym się oczywiście bardzo zgadzam. Natomiast trzecie, to już widać, musimy dodać jeszcze jedną rzecz, że większość nowo przybyłych cudzoziemców, tak, zaczyna naszą karierę na podstawie umowy zlecenia, zdecydowanie, tak. Więc tutaj dążenie do otrzymania umowy o pracę jako tej lepszej, gwarantującej większą stabilność zatrudnienia, być może również wytyczenie jakiejś ścieżki zawodowej. Następną rzeczą to jest problem mieszkaniowy, tak? I tutaj albo zakwaterowanie, które gwarantuje pracodawca, oczywiście odpowiedni go standard, lub dostępność kredytów mieszkaniowych, które cały czas mają niewielu klientów wśród cudzoziemców, tak? Ze względu właśnie na jakość umów, gwarancję zarobków i problem z pobytem. Tak, pobytem czasowym. Ja myślę, że jeszcze jest taki jeden aspekt, bo rzeczywiście dużo jakby legislacja w ostatnich latach bardzo poszła jakby naprzeciw ułatwieniu, ściąganiu, przyjazdu pracowników, no głównie z Ukraińców, tak? Natomiast jest wiele, wiele innych krajów, tak jak żeśmy rozmawiali sobie wcześniej, chociażby Egipt, tak? Ja nie mówię, że to mają być pracownicy z Egiptu, ale jakby być może dobrym rozwiązaniem, bo tak naprawdę rynek ukraiński jest już bardzo spenetrowany, czyli tych pracowników jest coraz bardziej ciężko jakby pozyskiwać, tak? Oni też jeżdżą nie tylko do Polski, a jest dużo, a ponieważ te potrzeby, tak jak żeśmy na początku mówili, wzrastają, jeśli chodzi, polskie społeczeństwo się starzeje i tych ludzi do pracy w sile wieku jest coraz mniej, więc być może stworzyć podobne warunki przyjazdu do Polski innym nacjom, na podobieństwo tego, jak żeśmy stworzyli to dla
no, dla naszych sąsiadów z wschodniej granicy. No tak, ale myśmy tutaj rozmawiali kuluarowo o tym, że bardzo często jest tak, że ta Ukraina jest po prostu blisko i nawet jeżeli komuś się tutaj nie podoba, przyjeżdża, wyjeżdża i nie ma jakby tej bariery związanej chociażby z podróżą, którą musi opłacić, więc to może czasami tutaj powodować, ale jak najbardziej, no, mamy duże wyzwanie. 2050 rok, 10,5 miliona osób brakuje do pracy. Na więc ten jest moment to już jest 2 miliony, tak, których czyli jeszcze i tak jesteśmy, łatwo możemy tak zatrudnić, natomiast ich nie ma. Znaczy jest 2 miliony, 2 miliony cudzoziemców jest w Polsce. Ale jeszcze następne 2 miliony moglibyśmy spokojnie zatrudnić. Czy ja nie chcę zadawać trudnych pytań, ale 2 miliony cudzoziemców jest w Polsce. Pewnie jakaś grupa odpadnie jako osoby, powiedzmy rodziny, ale 880 jest zarejestrowanych w ZUS-ie. Tak. Czyli jakby wniosek nasuwa się sam. No, no gdzieś, żeby sobie usmysłowić tą problematykę, może warto powiedzieć, że ja nie pamiętam, gdzie to czytałem. Myślę, że to było w zeszłym roku, ale gdyby jednego dnia wszyscy pracownicy zagraniczni wyjechali z Polski, to, no to gospodarka by po prostu stanęła. To byłby podobnie jak lockdown. No więc jeszcze taka kropka nad i ze strony pracodawcy. Co pracodawcy, co branża logistyczna, bo dzisiaj tutaj głównie mówimy o branży logistycznej. Oczywiście problem cudzoziemców dotyczy wielu branż, ale my ponieważ znamy się, dyskutujemy często w klastrze logistycznym na naszych spotkaniach o różnych formułach jakby no, wyrównywania tego deficytu braku pracowników i o mechanizacji, wprowadzaniu jakichś tam rozwiązań informatycznych, no ale człowieka się nie da zastąpić, tak? Są takie rzeczy, którymi, takie działania, których się nie da zastąpić. Więc co właśnie ze strony pracodawcy, jakie rekomendacje do pracy domowej do wykonania na najbliższe lata? Już myślę, że zawsze logistyka jest postawiona przed takimi szybkimi działaniami, którymi musimy podejmować, tak jak pokazała pandemia. Musimy się szybko dostosować, żeby reagować na szybko zmieniające się tak naprawdę środowisko, w którym pracujemy. Co powinniśmy, my jesteśmy multikulturowi, mówię o mojej firmie, bo nie mamy przecież tylko oddziałów w Polsce, ale też Czechy, Słowacje, Węgra czy Słowenia, więc multikulturowość u nas jest, czyli jakby ja nie mam z tym problemu, żeby pozyskiwać, bardzo chętnie pozyskam tych pracowników. Mam problem z tym, o czym wspomnieliśmy i tutaj te powody, bo rozmawialiśmy też przygotowując się do tego panelu, że i to co pan powiedział, większość ludzi chce przyjechać, wyjechać. No więc ja już tracę pewien argument, który jest dla mnie szalenie ważny. Bardziej tu widzę właśnie to, że dlaczego ci ludzie wracają. Oczywiście część wróci zawsze, mają swoje rodziny, plany, zwyczajnie nie chcą, ale liczę właśnie na tą część, która chce tu się rozwijać. Więc ja ze swojej strony myślę, że tą pracę domową to już mam za sobą. Jesteśmy otwarci, tak jak wspomnieliśmy, skanery przeprogramować, systemy magazynowe, transportowe, to nie jest wyzwanie. Mamy swój, można powiedzieć, zawsze każda firma logistyczna ma swoją mini firmę informatyczną na miejscu, więc jakby temat nie jest taki dla mnie, jakby w ogóle nie jest problemem to, czy ktoś pochodzi ze wschodu, z południa, z dalszych części. Problemem jest dla mnie to, żeby związał się z tą firmą, czyli ja chcę go w niego inwestować, w tego człowieka. I tutaj otwartość jest, tu nie ma żadnych barier. Jedynie to, żeby chciał się zasymilować ze środowiskiem i to, co wspomnieliśmy tutaj, wydaje mi się, znaczy jestem przekonany, że najgorszym rozwiązaniem jest to, żeby osoby, które przyjeżdżają, były w takich enklawach. Nawet my, chyba u mnie też osoby są rozdzielane na zmianach, właśnie żeby się wciągały w grupę i tak wspomniałem, firmy często szybko reagują. Obawiam się, że to, co wspomnieliśmy wcześniej, że dopiero teraz wchodzi prawo. Od 2 lat już się dzieje, już nawet dłużej. Więc pytanie, czy nadąża prawo za tym, co się dzieje? No, moim zdaniem niestety... Czy system w ogóle nadąża? System nie nadąża, ale proszę zauważyć, my nie wrócimy już nigdy do tego sytuacji, która była przed 2 latami. Mówię o systemie pracy hybrydowej, po prostu zapomnijmy o tym. Nie będzie już tego. Więc pytanie, skoro nie będzie, skoro wiemy, że to się zmieniło, to ile rzeczy trzeba zmienić i myślenie wszystkich odpowiedzialnych za legislację, właśnie za sprawy pobytowe, za sprawy przedszkoli, szkół i w ogóle, ile trzeba zmienić, żeby się do tego przystosować. Więc moim zdaniem straciliśmy 2 lata. Nie jako my, jako firmy, tylko już jako państwo, tak, no jesteśmy społeczeństwem,
przystosowując się do tego legislacyjnie, prawnie, żeby tak naprawdę nie mówić o tych samych ustawach, legislacjach, które funkcjonowały z zupełnie innych w środowisku niż jesteśmy. Podstawą jest zmiana myślenia, to nie wróci i zacznijmy działać. I odpowiednie narzędzia. Oczywiście. Powoli zbliżamy się do końca, w zasadzie chyba już mamy, nam czas powoli się kończy. Bardzo, bardzo dziękuję Państwu za to nasze dzisiejsze spotkanie. Czy są jakieś pytania? Czy macie Państwo jakieś pytania ewentualnie do osób, które tutaj uczestniczą w panelu? Jeżeli pojawią, tak? Marcin Branowski, witam uprzejmie. Zastanawia mnie jedno zagadnienie, może to pytanie jest skierowane do pani Katarzyny i pana Marcina. Na ile w nastawieniu i współpracy z cudzoziemcami spotykacie się państwo na co dzień z takim problemem, że Polska jest traktowana jako przedsionek wejścia do Europy, czyli wejdźmy tutaj, nauczmy się standardów europejskich, ale mówiliśmy o tym, że ci ludzie wracają do domów, ale na ile spotykacie się państwo i na ile istotne jest to zagadnienie, że myślą, żeby potem kontynuować życie zawodowe w krajach, nazwijmy to, starej Europy. Dziękuję. Niewątpliwie część osób, która pracuje u nas rok, dwa, trzy, traktuje Polskę jako przystanek. Generalnie szacunki są takie, że około 40-45% osób, które pracują w Polsce, mówię o Ukrainie, będzie chciało osiedlić się w Polsce docelowo. Natomiast reszta to są osoby, które przyjeżdżają na sezon, żeby zarobić, poświęcą rok, pół roku, by przywieźć pieniądze do domu, ale nigdy w Polsce nie zostaną. Z tych osób, które pracują, również część będzie chciała docelowo jechać do Niemiec. Dochodzą nas też głosy, że Czechy zdecydowanie odbiorą nam część pracowników. Pojawiła się Chorwacja, która już zaczyna być konkurencyjna cenowo, jeśli chodzi o zarobki, tak? Bo tu mówimy o zarobkach rzędu 800 euro. Więc porównywalne do Polski, tak? I dlatego te osoby, które jakby jeżdżą wahadłowo, tak? Tylko zarobkowo do Polski, mogą równie dobrze pojechać gdzie indziej. I ja uważam, że tutaj też możemy się zdecydowanie już przygotowywać na otwarcie na inne kraje Dalekiego Wschodu. No i tutaj możemy na pewno liczyć na większe przywiązanie pracowników do firmy. Tak, to tylko krótko tytułem uzupełnienia wypowiedzi mojej przedmówczyni. Proszę pamiętać, że jakby wśród tych pracowników, którzy tutaj nas odwiedzają, są na pewno co najmniej dwie grupy. Osoby, tak jak zostało to wcześniej wspomniane, które jako ten przystanek Polskę traktują, ale jest też pewna grupa pracowników, którzy wystarczy im tylko to, że oni tutaj przyjadą na parę miesięcy i tam swoje budżety domowe uzupełnią, bo proszę pamiętać jednak, że praca w Polsce dla osoby z Ukrainy, Białorusi, krótko mówiąc rosyjskojęzycznej, zawsze jest łatwiejsza do uzyskania, ponieważ jest podobna mentalność, podobne języki i do tych najprostszych prac jest takiemu pracownikowi się najszybciej dostosować. Natomiast no rzeczywiście, jeżeli byśmy mówili o grupie takich pracowników już bardziej specjalistycznych, tak, która też jest poszukiwana, która już zna język, ma wykształcenie, jakieś tam unikalne umiejętności albo po prostu takie umiejętności, które w Polsce brakuje, no to myślę, że tacy ludzie, jeżeli są gotowi jakby zaistnieć, no mówię to w cudzysłowie, na rynku zachodnim, tak, czyli nauczyć się języka, nie wiem, angielskiego, niemieckiego, chorwackiego czy fińskiego, tak, no to pewnie taka grupa, znaczy inaczej, ja bym powiedział, że jest grupa pracowników, która ma po prostu no, niższe aspiracje i jest grupa, która ma wyższe aspiracje i to zależy od jakby do której grupy taki dany pracownik należy. Poproszę o mikrofon. To czy jeszcze są jakieś pytania?
Czy macie Państwo jeszcze jakieś pytania? Zawsze też można zadać w kuluarach bezpośrednio osobom, które uczestniczyły w panelu. Dziękuję moim gościom. Dziękuję Państwu również za to, że byliście z nami.